Witam, witam, jeszcze raz witam. Okej, zakupimy sobie wszystkie implanty życia i implanty siły. Będziemy mogli sobie mieć więcej miejsca w magazynku. Tej zielonej broni kupimy sobie do wyrotni rakiet. Plus do tego wszystkie duże życia. I kamizelkę, apteczkę. No i może jeszcze trochę do zamrażacza amunicji. Kontynuujmy. Okej, rozwalamy nasze beczki. Bierzemy co się da. No i na dzień dobry mamy już obcych. Korzystamy na razie z zamrażacza, ponieważ musimy oszczędzać naszą amunicję. Ogólnie nie kupowałem miotacza ognia, ponieważ pamiętam, że w tej misji właśnie będziemy mogli sobie zdobyć ten miotacz. Dlatego to by było trochę marnotrawstwo pieniędzy, jakbyśmy kupili właśnie ten miotacz ognia. Okej, dalej. Nawalamy w naszych obcych. A, nienawidzę tych małych, co to nam się krzątają pod nogami i nas gryzą. Dobra, przełączamy na coś grubszego. Lecimy, lecimy, ciołko. Tutaj zawsze jak rozwalam beczki, to beczki, skrzynki, to staram się właśnie nie robić jakąś dobrą bronią, ponieważ nie potrzeba do tego jakiejś mocnej broni. Zwykła obrotowa jazda. Okej. Dobra, tutaj czyścimy sobie sektor. No i schodzimy na dół. Mamy 3 miejsca do podłożenia na bomby. Tutaj jeden. Tam pewnie na dole będzie zapewne drugi. Ale musimy najpierw ich rozwalić. Zresztą i tak nie mamy bomb. Więc na razie się nie da podłożyć. Okej, okej, okej. Grajmy dalej. Nawalamy cały czas. Szybko, po kasiorkę. Aaa! Jeps, jeps. No i pancerz. Tego nam brakowało. Bo się ten czerwony już skończył. O! I mamy jakiegoś kolosa wielkiego. Okej, nawalamy go szybko, szybko. Na szczęście nie było aż tak źle. Bo nienawidzę tych czerwonych wnętrz, nienawidzę. Kurde, nie dość, że są nawet dobrzy, to jeszcze te ich rakiety naprowadzające. Jest ta wkurzające. Jak rakiety naprowadzające. Okej, udało się, mniej więcej. Dobra, no i lecimy wyżej. Okej, broń przełączyła nam się sama na zamrażacz, ponieważ skończyła nam się już amunicja w tej zielonej broni. Ale mamy mega życie i to nas ratuje. Okej. Nawalamy cały czas. Zamrażamy, zamrażamy, nawalamy. A, nie to co mówiłem. I czerwoni. No i teraz rzutnia rakiet. W sumie trochę tak na nią narzekałem, a będzie dupy na pewno ratowała nam nieraz. Wow, i teraz jakieś żółte te kolosy nam tu wyporowały. Ale nie mamy amunicji, więc musimy z rakiet nawalać. No ale okej.
bijam i nie ma końca. Dobra. O! Padł w końcu. Lecimy dalej. Krótkie życie. A i tak mamy 230, więc jest okej. Bierzemy co się da. Kasa. Kurde, no i znowu żółty nam tu wlecą. Gigant. Niedobrze. No tu amunicji nie mamy z czego bić. No tu nam wylatują. Okej, bijemy cały czas. No. W końcu. No i znowu. Ile jest? O kurde. Dobrze. Aha, ma trzeba bić. Szybko. Jepi kula. Aha, tak pinowałem się. A. Dobra. Podkładamy pakę. I zwiewamy. Jepi. Nam przeszkadzają nam grać, kurde. No ale nic, dobra. Na szczęście podłożyliśmy już nasze bomby. Ale mamy, o. Jeszcze żyje? Dobra. Mamy niezaciekawy stan amunicji. Właśnie. Czym my go zabijemy teraz? No nic, no obrotowa. Szybciej tego zamrozimy raczej. Krótko. Pewnie miał już mało życia, dlatego go tak zamroziliśmy szybko. Więc lecimy dalej. Nie, tutaj zamroziliśmy. Cześć. Let's go do góry, ole. Zamrażamy wszystkich. No a tu mnie po piętach gryzie. No tych czerwonych. O. Te czerwone rakety nienawidzę. No nic. Okej, bijemy, cały czas bijemy. Nie rozwalamy. Cięcią. O, mega życie. Super. Paki. Dobra. Rozwalamy. Szybko po bomby. Tak. Rozwaliliśmy generatory prądu. I mamy dostęp teraz wszędzie. Wbijamy. O, szybko. Tak. Władza w rękach ludu. UPIA. Dobrze, nawalamy teraz, aż się cały ekran trzęsie. Nic tam nie mogą zrobić, dosłownie. Dobrze. A, jeszcze kula nam wypadła. No nie ma sensu ją pod nią iść. Skoro mamy takie działko. Musieliśmy zejść na chwilę, trochę przywołać naszych obcych, żeby podeszli pod działko. No ale padają jak muchy. Schodzą ci się kolosy.
troszkę muszą. Muszą. Dobrze, mamy teraz wszystko co się rusza. Same mega życia wypadają. Pok, 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 pok. Wow, sorry. Wow, co to jest? Ale szybko to. Myślałem, że lepszy będzie. Lecz tak nie było. Nawalamy cały czas, nawalamy. Okej, wjedziemy sobie. Życie. Monety. I walimy dalej. Wyjdziemy, teraz obczajmy sobie. Okej. No i mamy ten nasz wspomniany miotacz ognia. Hehe, świetny. Wow. Dobra, idziemy z powrotem na działku i wyzwalamy. Miotacz ognia. I parujemy w nich. I tam mamy pancerz. Podkładamy pakę i uciekamy. Jeps. Dalej na działko. No i strzelamy. Nie życie. Amunicja. To się da. Podkładamy. Pakę. Jep. I mamy bossa, tak, zabijemy go własnymi rękami. Bardziej mnie zacząć mogę, ale okej. No moglibyśmy użyć działka, ale po co? Nie będzie żadnej satysfakcji. No to jak zabić samemu. Ma się trzyma skubanie. No to już po nim. Chwilę się potrzymam. No i koniec misji. Wybuch na koniec. Sobie zobaczymy, czy na dole czasem nic nie ma. Ale się wydaje, że nie. Seria ciosów na koniec. Hehe. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.